Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w 14 sezonie w grze Brawl Stars, który nosi nazwę Fabryka Robotów. 14 sezonów minęło jak jeden dzień. Wy możecie, moi drodzy, teraz zapauzować film i napisać w komentarzu, od którego sezonu gracie w Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening, sprawdzimy wszystkie nowości, które zostały dane do gry, no i oczywiście odblokujemy nowego Zadymiarza Sama. Dla moich wspaniałych widzów, jak co sezon z okazji nowego sezonu organizuję konkursy na karnety zadymiarskie, a dokładnie na kody PSC, za które możecie sobie kupić co tylko chcecie w grze Brawl Stars. Jedynym waszym zadaniem jest mieć aktywny kod Farel w sklepie Brawl Stars, który resetuje się co tydzień. No i w komentarzu napiszcie, od którego sezonu gracie i dopiszcie, biorę udział w konkursie. Wyniki ogłoszę w następnym odcinku, jak będziemy maksowali nowego Zadymiarza, więc jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Teraz taki mały sneak peek, niedbawem na Pixie Shop wjeżdża strasznie dobra kolekcja. Moi drodzy państwo, witam w 14 sezonie! Na samym początku wejdźmy sobie do sklepu i zobaczmy, co my tutaj mamy. Nowa animacja karnetu zadymiarskiego. Odblokuj nagrody karnetu zadymiarskiego plus dodatkowe misje i odświeżenia. Ale nie ma już ulepszonego karnetu? Na to wygląda. Okej. Zanim oczywiście cokolwiek kupimy, sprawdźmy, czy kod Farel jest aktywny. Oczywiście, że jest aktywny. Cofamy się. Pyk. Zaczynamy od kupienia karnetu zadymiarskiego. Mamy to. Oczywiście jest dostępnych wiele nowych misji, więc zarąbiście będziemy grali. Sprawdźmy sobie jeszcze Ligę Mocy. O proszę. Za pierwsze miejsce jest taka wyjątkowa ikona gracza. Później wyjątkowa ikona gracza, taki wilk. No i oczywiście bandytka Lola. W poprzednim sezonie udało mi się odblokować Broka Listonosza, więc teraz na pewno sobie tego skina też odblokujemy, bo jest przekozacki. Standardowo wszystkich zapraszam do mojego klubu The Farel Team. Nieaktywny członku wywalamy. Ci, co grają ligę, to zapraszam. Od razu za gemy kupujemy sobie poziomy. Będą megaboksy też do otwarcia, zarąbiście. Ups, gemy się skończyły. Udało mi się kupić tylko 4 poziomy. Do 30 poziomu musimy dobić. Więc będziemy musieli na pewno kupić sobie ofertę, która jest warta jakieś... Wow, 240 zł. No trudno, czegoś nie robi dla moich kochanych widzów. Chociaż łapkę w górę za to zostawcie. Zakup został pomyślnie sfinalizowany. Gemy doładowane. Wchodzimy w karnecik, no i lecimy. Kolejny poziom, kolejny poziom. Okej, okay, teraz mamy taki spray, super. 21, 22, 23, 24. Okej, okej, okej. Zaczynamy od razu od odblokowania nowego chromatycznego Zadymiarza Sama. Let's go! Nowy Zadymiarz Sam, chromatyczny, 14 na 14. Sam Bronson to były pracownik fabryki, który toczy vendettę przeciwko wszystkim robotom. Walczy z gangu Sotorękiego, uwielbia łupić i spuszczać robotom łomot. No dobra, my już graliśmy tym Zadymiarzem przedpremierowo, no ale graliśmy przeciwko botom. Zobaczymy, jak nam pójdzie walcząc z prawdziwymi graczami. Odblokujmy sobie też skina do Poco. Przepiękny jest ten skin, mi się mega podoba, jak za darmo z karnetu. Polecam każdemu kupić sobie karnecik, bo naprawdę skin jest spoko, poko. Punkty mocy od razu ładujemy do naszego najnowszego Zadymiarza Sama. 25, kolejna 25, 50, o 10 gemów, dziękuję. Nowy spray, nawet fajny. Kolejne 75 punktów i 125. Pyk! Okej, okay, teraz moi drodzy, ulepszmy sobie naszego nowego Zadymiarza i zagrajmy nim od razu pierwszą gierkę. Później sobie podpieramy skrzyneczki. Udało nam się od razu wbić poziom 6. Golda mamy sporo, więc gitara. Zobaczmy sobie, co słychać w nowych trybach. Tryb tajemniczy. Jedziemy z tematem. Okej, okay, to jest Brawl Ball. No dobra, niech będzie. Złota, ognista piłka. Zapomniałem, że od razu startujemy z naładowanym Ultimate Atakiem. Więc w sumie na Brawl Ball to jest całkiem spoko. Obra, obra, obra i gol! Mamy to, ale łatwo, ja dziękuję. Bo to początkowe puszki, moi drodzy. Szczerze? Powiem wam szczerze, że nigdy jeszcze... O, i powraca, powraca mój ult. Jeszcze raz rzucam ulta. Dobra, porobieni. Powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy nie grałem pierwszego mecza nowym Zadymiarzem jako Brawl Ball. Ale łatwo. Plus 8 puszek. 3 zadania zrobione. Nice. Pierwszy meczek zagrany, teraz możemy sobie zrobić delikatny opening. Nagrody. Poprzedni sezon. Przypominamy, że jeszcze masz do odebrania nagrody z 12 sezonu. Potwierdź. No to jesteśmy w 12 sezonie i będziemy robić opening skrzynek. Bo naprawdę mamy sporo do nadrobienia. 80 punktów mocy, ale nieźle. Kolejna duża skrzynka. Mega boksy odpalimy na koniec, ponieważ potrzebujemy dużo... Nie.
Źle robię, moi drodzy. Musimy na początku punkty mocy władować naszego nowego zdymiarza, żeby odblokować możliwość odblokowania gadżetu oraz star powera. Czy ja mam takie punkty mocy? Może w bieżącym sezonie coś będzie? Kolejna 50. Kolejna, dobra, mamy kolejny level jak coś, więc super. Kolejna 50. Ulepszmy sobie go na poziom wyżej. Ulepszamy. To będzie poziom 7. No potrzebujemy jeszcze wbić 2 levele. Będzie ciężko. No nie ma na co czekać, robimy potężny opening. Duża skrzynka. O! Oraz coś nowego. Dobra, pierw punkty mocy i gadżet. Do sama, od razu gadżet do sama. Myślałem, że potrzebuję poziom wyżej, żeby odblokować. Ale super, udało nam się odblokować gadżet. Zarąbiście. Kolejna skrzyneczka. Lasunia, kolejna skrzyneczka. Raczej nic ciekawego nam się więcej nie posypie, ale fajnie, że sypią się wyposażenia, bo one zawsze troszeczkę kosztują w sklepie. A tak, mamy je za friko ze skrzyneczki. Okej, nie wiem, czy mi się uda odblokować punkty mocy to tylko do tego zdymiarza, bo nie mam jeszcze wszystkich wymaksowanych, więc to będzie naprawdę mega ciężkie wyzwanie. Chyba, że zrobimy to w ten sposób, że za punkty go podniesiemy wyżej. Tak trzeba zrobić, bo szkoda skrzyneczek marnować, bo pamiętajcie, że jeszcze niedługo nowy zadymiar zostanie dodany do gry, a on będzie do wydropienia ze skrzynki, więc wtedy sobie zrobimy naprawdę taki potężny opening wszystkich megaboksów, które mam zaległe i tak dalej. Ale na szczęście udało nam się go podnieść na poziom 8, zarąbiście, ale dopiero star power na poziomie 9. Szkoda. Lecimy w starcie solo, ale umówmy się, moi drodzy, że mogę podnosić tylko power cubesy z osób, które pokonam, więc gramy od razu sobie challenge. Mamy Penny. Penny. Raz, dwa, trzy, leży. Nice. Mamy Bulla z przodu. No chyba na za wcześnie jeszcze jest na Bulla. Pomimo tego, że mam więcej HP, to i tak chyba jest za wcześnie. Dobra. Przyciągamy sidła. Dostanie sidłami. Dostał sidłami. Rzucam. Dobra, mam mało hapsów. Chodź, chodź, chodź! Nie udało mi się go złapać na gadżet. Najgorzej. Dostał! O, ale przyjął 2000 damage'a. Mamy dwa power cubesy, mamy 8-bitowca. Będzie ciężko z nim się zbierzyć na blisko. Jakby to zrobić, żeby było dobrze? Za skrzynką bym musiał się chować. Będzie ciężko, będzie ciężko, będzie ciężko go pokonać. Ult. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Padaj, padaj. Leży. Dwa power cubesy z niego wypadły, kozak. Teraz mamy jeszcze na dole Colta, który dostaje z sideł. Nie trafiłem. Niesamowita sprawa. Przyciągnij go, przyciągnij. Dobra, 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 ult, ult, wjechał we mnie. GG. Nice, mamy to. Udało się wykonać challenge, więc kozacko. Zagrajmy sobie jeden z trybów, który bardzo, bardzo lubię. Jest nim knockout. Można powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych. Zobaczymy, jakich mamy tutaj ziomków do walki. Jest El Primo, który pada w tym momencie. Albo nie, nie pada, nie pada. Penny też nie padnie. Dostaje ulta za to. Dostała. Dostała Rosa też. Dobijaj, 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 dobijaj. Bonnie. Musimy poczekać, bo ten El Primo może nas tutaj pocisnąć dobrze. Dostaje, dostaje, dostaje. Przyciągam się z powrotem. Dobra, dostał. Przyciągam go do mojego ataku. Znaczy, do mojego ultimate ataku. Ging, 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 ging. Jeszcze, 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 jeszcze. Dojazd, dojazd, dojazd. Czemu ona się nie zmienia? Dobra, zmieniła się. Runda wygrana, ale łatwo. Co jest? Te początkowe puszki są takie easy. Dwóch naraz. Nie, jeden tylko dostał, dobra, ale on już spada. Przyciągamy Rose, nie trafiłem przyciąganiem. Bardzo słaby jest ten zasięg. Dobra, mecz wygrany. Co jest? Sam chyba wszystkich zabiłem. No to oczywiście zostało nam jeszcze klasyczne duo. Duo gramy z jakimś Byronem, więc ciekawie. Bardzo szybko się tym nowym zdymiarzem otwiera skrzynki, no ale wiadomo, to jest zdymiarz, który walczy wręcz, na blisko, więc on musi szybko otwierać. Mamy Poco i El Primo. Dwóch dostali naraz, od razu z mojego ulta. Przyciągam, dostał! Na powrocie jeszcze raz go dobijam sidłami, pięknie. Dobra, dobra, chodźcie, 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 panowie, chodźcie, chodźcie. Ojej, ten Byron nawet dobrze tutaj kieruje gierkę. Wow, sidła we dwóch! Myślałem, to Rosa też padnie. Ale szybka gierka, ale szybka gierka. Gdzie ten Barley, gdzie ten Barley? Ja go doganiam i patrzcie na to. Wow, nie trafiłem. Nie trafiłem tego Barleya sidłami, a myślałem, że go dojadę. Podnoszę swojego ultimate ataka, bo ta postać jest taka, że możemy swojego ulta podnieść. Zobaczcie, podnosimy i mogę jeszcze raz trafić w chłopa, pomimo tego, że za pierwszym razem misnąłem. Patrzcie, na hita Barleya. Barley na hita, bum! 3500! Nice! Szczerze, sam naprawdę jest spoko z zadymiarzem. Jak się go wyczuje, jest nawet lepszy od Rosy. Pamiętajcie, moi drodzy, o konkursie. Wyniki ogłosimy w następnym odcinku, jak będziemy maksowali nowego zadymiarza. Jak kupujecie jakieś gemy,
wspierajcie z kodem Farel. Was nic nie kosztuje i naprawdę dużo pomaga. Także dziękuję każdemu za wsparcie. Na dzisiaj to było tyle i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!